Witam radnego Rady Powiatu, dyrektora CIR-u pana Huberta Grzenie, panią sołtys, witam pracowników Urzędu Gminy. Otwieram 51. sesję Rady Gminy w Lipuszu. Na 15 radnych obecnych jest 12, nieobecny Andrzej Narloch, Piotr Szulfer i Marcin Wantoch-Rekowski. I sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. Porządek obrad otrzymaliście państwo z materiałami. W stosunku do tego porządku doszły jeszcze w punkcie czwartym dwie uchwały. Jeszcze podpunkt G i H. Poza tym ten porządek jest bez zmian. Kto z państwem jest? Aha, jeszcze może te uchwały. Pierwsza dotyczy określenia inkasentów opłaty miejscowej na terenie gminy Lipusz, a druga zmiany naszej uchwały z 31 października w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Śluzy i osady Rzym. Także te dwie uchwały doszły do tego porządku. Kto z państwa jest za przyjęciem tego porządku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Protokół z ostatniej sesji był do prądu w biurze obsługi Rady i przed sesją. Czy ktoś z państwa wnosi jakieś uwagi do tego protokołu? Ja po zapoznaniu się z jego treścią stwierdzam, że według mnie oddaje on przebieg ostatniej sesji. Kto jest za przyjęciem tego protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy zatem do punktu drugiego porządku obrad. Proszę pana wójta o informację za okres międzysesyjny. Witam państwa. Informacje za okres międzysesyjny między 21 listopada a 19 grudnia tego roku. 21 listopada w sali Goksy odbyło się spotkanie w sprawie scalenia gruntu wsi Płocice, części wsi Lipuska Huta. 23 listopada podpisałem umowę na zakup węgla od PGE Paliwa. 24 listopada odbyło się walne zgromadzenie wspólników Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierżno spółka z o.o. Dokonano na nim podwyższenia cen za zagospodarowanie odpadów. W dniach 24-25 listopada odbyła się wizyta studyjna w gminie Feldheim w Niemczech w celu zapoznania się z funkcjonowaniem klastra energii. Tutaj też radni z Rady Gminy uczestniczyli w tym wyjeździe. 25 listopada podpisałem umowę na dystrybucję węgla z firmami skład handlowy ST Kamila Żywicka, Sławomir Żywicki w Lipuszu i zarobkowy transport drogowy Violeta Fio w Papierni. 2 grudnia wspólnie z panią przewodniczącą Rady Gminy Lipusz wziąłem udział w otwarciu nowej siedziby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Hospicjum przy Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Też mieliśmy tutaj swój udział jako gmina w dofinansowaniu właśnie tego hospicjum. Odbyły się tego dnia też wybory sołtysa Rady Sołeckiej Sołectwa Gostomko. Wybrani zostali Lidia Szulfer oraz na sołtysa oraz Andrzej Juński i Jan Kinowski do Rady Sołeckiej. 3 grudnia w Lipuszu odbyły się warsztaty strażackie dla strażaków z 3 powiatów, to jest Bytowskiego, Kartuskiego, Kościerskiego, z 4 gmin tych powiatów, to jest Parchowa, Studzienice, Surenczyno i Lipusz. Obecni na nich byli wojewoda pomorski Dariusz Drelich, senator Stanisław Lamczyk oraz pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygady Piotr Socha. 4 grudnia odbyły się wybory sołtysa Rady Sołeckiej i Sołectwa Lipusz. Wybrani zostali Robert Bertowski na sołtysa i Grzegorz Lipiński, Leon Bertowski, Wojciech Bliszczyński, Mateusz Karpiński, Daniel Bertowski oraz Ryszard Ostrowski do Rady Sołeckiej. 5 grudnia w Bydowie odbyło się spotkanie z posłem Aleksandrem Murwczyńskim, członkiem Sejmowej Komisji Infrastruktury w sprawie rewitalizacji linii kolejowej Lipusz-Bytów. Tego dnia wziąłem też udział w posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Lipusz. Odbyły się też tego dnia wybory sołtysa Rady Sołeckiej Sołectwa Śluza i tutaj wybranym na sołtysa został pan Przemysław Drywa, do Rady Sołeckiej pan Jerzy Bożyczkowski i Marek Kluk. I tego dnia odbyły się jeszcze wybory sołtysa Rady Sołeckiej Sołectwa Tuszkowy i tutaj sołtysem został wybrany pan Adam Domaszk, natomiast do Rady Sołeckiej pan Jarosław Krapkowski i Stanisław Błaszkowski.
7 grudnia odbyły się wybory sołtysa Rady Sołeckiej z Sołectwa Płocice i tutaj na sołtysa wybrana została pani Małgorzata Jocher, natomiast do Rady Polskiej, do Rady Sołeckiej pan Dawid Pelowski i pani Honorata Dziemińska. W tym dniu też odbyły się wybory sołtysa Sołectwa Bałachy i tutaj sołtysem wybrany został pan Wojciech Kraskowski, natomiast do Rady Sołeckiej pan Adam Kraskowski i Daniel Hajewski. 9 grudnia zawarłem akt notarialny z PKP Oddział Nieruchomości w Gdańsku na przekazanie ulicy Kolejowej w Lipuszu na rzecz gminy. Tego dnia podpisana została także umowa zawiązania kaszubskiego klastra energetycznego z gminami Parchowo i Studzienice oraz spółką Kaszubska Energia. 12 grudnia wspólnie z panią przewodniczącą Rady Gminy wziąłem udział w opłatku samorządowym zorganizowanym przez księdza biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasynę i w tym miejscu też tutaj przekazujemy dla państwa radnych i sołtysów i pracowników gminy życzenia pozdrowienia od księdza biskupa. 13 grudnia odbył się pogrzeb księdza Władysława Szulista. W związku z modyfikacją specyfikacji warunków zamówienia termin składania ofert z przetargu na zadanie budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Lipusz został zmieniony na dzień 16 stycznia 2023 roku. No to jest błąd po prostu. W przetargu na zadanie budowy odcinka drogi gminnej ulicy Spacerowej w Lipuszu wpłynęło 7 ofert. Najniższą cenę zaoferowała firma Duło ze Stężycy i ta oferta została wybrana i już umowa została z tą firmą podpisana. W przetargu na zadanie dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym wpłynęła jedna oferta Image Recording Solution Pomorze, spółka ZOM z Gdańska i z tą firmą została już zawarta umowa i komputery zostały już dostarczone do nas. Natomiast w przetargu na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 92 290 zł i 50 groszy. Przetarg jeszcze nie jest rozstrzygnięty. Termin składania był w piątek tych ofert. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panu wójtowi za te informacje za okres międzysesyjny. Przechodzimy do trzeciego punktu porządku obrad. To jest informacja dotycząca otrzymanych interpelacji radnych. I tutaj pragnę poinformować, że wpłynęła jedna skarga od pani Anny Woźnickiej z Łodzi. I skarga ta dotyczy na niezapewnieniu do gminy dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za pośrednictwem usług danych przestrzennych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. To jest bardzo, bardzo długa i bardzo złożona ta skarga. Ja ją państwu postaram się skrócić w wolnych wnioskach za moment. A w tej chwili proszę o chwilę przerwy, tak?